Mam na imię Leonard, wołają mnie Leon. Sobie myślę, że wiele was zastanawia się, co my tak właściwie tu robimy za tą kazalnicą. Ja wam powiem, to jest czysta reklama Jezusa Chrystusa. Przeżyliśmy, doświadczyliśmy, otrzymaliśmy nowe życie i wiemy, komu uwierzyliśmy i kto jest naszym Panem. I całym sercem, całą swoją istotą chcemy zareklamować, wypromować Jezusa Chrystusa, spowodować w was pragnienie, żebyście go też chcieli przyjąć jako osobistego Pana i Zbawiciela. Powiem wam świadectwo, które jakby powiedzieć jest całkiem odwrotne do tego, któreśmy teraz słyszeli. Powiem, nigdy nie byłem pijany, nigdy nie wypaliłem całej paczki papierosów, nigdy nie przepiłem domu, ale wybudowałem. Dzisiaj mija 16. rocznica naszego ślubu. Jestem człowiekiem szczęśliwym. I myślicie, no to co ja wam tu mogę teraz powiedzieć? Rano słyszeliśmy o ważnej przyczynie, jakim jest, w jakim środowisku, z jakiego domu pochodzisz, to piętno, wręcz nawet przekleństwo jest dziedziczone i potem już człowiek się z tym boryka. Ja urodziłem się w domu, gdzie była miłość, gdzie czytano Boże Słowo, gdzie był spokój, nie było awantur, gdzie było wszystko, tak jak siostra mówi, poukładane. I od najmłodszego, ile lat wstecz pamiętam, zawsze rodzice czytali mi Ewangelię, prowadzili mnie na szkółkę niedzielną do kościoła. Zaznajomiony z Bożym Słowem byłem od zarania. Praktycznie wyrosłem na Ewangelii. Tylko był jeden problem. Ja się nie chciałem nawrócić. Po prostu nie chciałem się nawrócić. Ja o Jezusie wiedziałem wszystko. Ja wiedziałem, czego nie należy robić, co jest zagrożeniem. Mówili mi, będziesz pił, to potoczy się tak twoje życie. Jak teraz słyszeliśmy świadectwo, będziesz palił, to wpadniesz na łuk, będziesz robił tamto i tamto. Mnie to zaczęło denerwować. Ja to wszystko wiedziałem. Ja znałem Boże Słowo, ja się z tym zgadzałem, ale głupota mieszka w sercu człowieka, tak Boże Słowo mówi. Ja zazdrościłem tym, którzy to robią, czego mówili mi, że mam nie robić. Pan Bóg, stwarzając człowieka, dał mu instrukcję obsługi, to jest Pismo Święte. I ja z tej instrukcji obsługi, z Bożego Słowa wiedziałem, że robiąc te rzeczy, które ciągnęło mnie do nich, mój bieg życia potoczy się nie w tą stronę, jak Pan Bóg zaplanował. Pan Bóg przyniósł wolność i chce, żeby człowiek był wolny. On to oferuje za darmo. Tylko ja tego jako nastolatek nie chciałem przyjąć. Ja słyszałem wielokrotnie Ewangelię. Byłem na niejednej ewangelizacji i słyszałem wewnątrz głos Ducha Świętego: Leon, przyjdź. A ja nie chciałem. Czemu? Bo widziałem w tym, co teraz słyszymy, co ukuło niejednego z was, widziałem wielkie możliwości. Chciałem poznać ten smak tego, co mi nie wolno. I miałem praktycznie taki sam problem z przyjęciem Jezusa, jak może nie jeden z was ma tutaj, kiedy przychodzicie już może któryś raz na dni skupienia i jeszcze nie oddaliście swojego życia Jezusowi.
Coś boicie się, że stracicie. Ja się bałem, że jak oddam swoje serce Jezusowi, to furtka do tego świata, do kosztowania rzeczy, którymi dysponuje diabeł, będzie mi zamknięta. I tak to trwało do roku 17 mojego życia. Pamiętam, raz w swoim życiu skosztowałem ostrego napoju. Mając 13 lat, przez pomyłkę wypiłem kwas solny. Nie będę mówił już o okolicznościach, jak się to wydarzyło. Butelka była tak jakby prosto ze sklepu, firmowo napełniona. Ja spragniony 13-latek złapałem, otworzyłem i potężny łyk sobie napiłem. Także wiem, co to znaczy ostry napój. Ale to był napój, który mógł spowodować moją śmierć. I mając poznanie Ewangelii już jako 13-latek, wiedziałem, że odchodząc z tego świata, umierając, idę na wieczne potępienie, bo znałem Ewangelię. Wiedziałem, że do tej pory nie oddałem świadomie swojego serca Jezusowi, nie przyjąłem Go jako osobistego Pana i Zbawiciela, mimo że wiedziałem, że znałem Ewangelię, idę na potępienie. Pamiętam, kiedy w bólu, w strachu, w stresie wołałem do Boga: Boże, jeżeli Ty uzdrowisz mnie, to będę Ci służył całe swoje życie. Oddam Ci swoje życie. Ale porzekadło mówi, jak trwoga, to do Boga. Ale wołałem szczerze i Pan Bóg mnie wysłuchał. Pomimo lekarze nie dawali, nie rokowali, po 3 dniach byłem zdrowy. Rodzice, zbór modlili się o mnie i Pan Jezus mnie cudownie uzdrowił. Nie mam dzisiaj żadnych śladów tamtego wydarzenia. I trwało to jeszcze parę lat, kiedy przyjęcie Jezusa odkładałem na później. Moja maksyma to była: jakoś to będzie. Jakoś to będzie. Próbowałem jeszcze sobie zostawić tą furtkę, a może choćby troszeczkę skosztować. Taki byłem głupi. I kiedy, będąc na ewangelizacji, słyszałem zwiastowanie o synu marnotrawnym. Kiedy słyszałem kaznodzieję, który tak z taką tęsknotą wołał tego marnotrawnego syna do powrotu do Ojca, to ta Ewangelia trafiła, to Słowo Boże trafiło do mojego serca. I słyszałem głos: Leon, już czas oddać swoje serce Jezusowi. To był Duch Święty. Mając 17 lat, powierzyłem swoje serce Jezusowi Chrystusowi. On się stał moim Panem i Zbawicielem. Od tamtego czasu moje życie się zmieniło. Zamiast tracić, zacząłem zyskiwać. I tak jak powiedziałem, wybudowałem dom, ożeniłem się. Dzisiaj jest 16. rocznica naszego ślubu. Mamy wspaniałą córkę, będzie miała 14 lat. I z całego serca chcę Was namówić do tego, że kiedy usłyszycie zaproszenie, by oddać swoje serce Jezusowi, nie odkładajcie tego tak, jak ja to robiłem. To, że w tak młodym wieku usłyszałem Ewangelię i to, że
przyjąłem Jezusa, wybawiło mnie od wielu problemów, z którymi dzisiaj się tu nasza społeczność boryka, a na nie miałem tak wielką ochotę. Wyobraźcie sobie, że byłem tak samo zachęcony przez szatana do tego, żeby kosztować to, czego wyście pokosztowali. Boża łaska mnie od tego uchroniła. Ale to nie znaczy, że byłem lepszy od kogokolwiek tu nas siedzących. Tak samo nie chciałem oddać swojego serca Jezusowi. I jeżeli, nie daj Boże, wyjedziecie tu stąd i popełnicie tą samą głupotę, którą ja przez lata popełniałem, nie oddając swojego serca Jezusowi, to co z tego, że nie byłem alkoholikiem, nie przepiłem, nie przepaliłem i tak dalej? Ta sama ławka. A koniec tego jest wieczne odrzucenie od Boga. Co mogę jeszcze wam powiedzieć? Zachęcam was, żebyście otworzyli swoje serce, otworzyli swoje uszy i dali wiarę Ewangelii. Niedawno, kończąc już, miałem odpowiedzieć na pewne pytanie. Pewna pani psycholog zadała mi pytanie, co to znaczy być odpowiedzialny. I zajęło mi to parę tygodni, żeby zastanowić się, co to znaczy być odpowiedzialny i w końcu, żeby to trzeba było pisemnie napisać. I tak siedzę sobie i modlę się, Duchu Święty, pomóż mi, bo nie wiem, co to znaczy. Nie umiem tego ubrać w sensowne słowa. I tak byłem przed Bogiem i naraz słyszę, odpowiedzialność to jest sumą wartości samooceny. Tak, jak siebie postrzegasz, na ile jesteś sam w sobie wart, na tyle jesteś odpowiedzialny. I Pan Bóg mówi, że dla Niego jesteś bezcenny, pomimo tak bardzo niskiej własnej samooceny. Nie kasuj się, bo to nic w twoich oczach, we własnym zrozumieniu jest bezcenne w oczach Bożych. I to nic, być może tą samoocenę masz właśnie taką, że sam dla siebie nic nie stanowi żadnej wartości, to właśnie to nic oddaj Jezusowi, a On cię przyjmie, nie zgardzi, da ci nowe życie. Niech was Pan Bóg błogosławi. Amen.